kawałek jest o nas, dla nas, nie dla innych. Loża szydercu, przygra, zaraz cię dopadną. Spróbuj to ogarnąć, przegrasować bardzo łatwo. Bardzo łatwo, najpierw powiesz, potem zastanowisz. Popisz się raz jeszcze, proszę, popisz się koniecznie. Nie rozumiesz tego? Naprawdę nic dziwnego, stary. Inne miejsca przejścia, inne zakamary. Inne charaktery, inni ludzie, inne jazdy. Nie ogarniesz, jakie ludziom rzeczy tu wylazły. A wylazło sporo, skąd ludzie te pomysły biorą? Słowa potworą, przeciwko amatorom. Ty nie musisz nic rozumieć z tego, o czym mówię. Pojąłbyś, jakbyś posiedział z nami w naszym klubie. Kwestia wychowania i zakwaterowania. Każdy jakąś prawdę w swoich ma opowiadaniach. Przy grasowaniach kolejna prawda się odsłania. Lecz inne miejsce, ale podobne masz podejście. Łapiesz mnie za słówka, ja ciebie też przyłapię. A to potrafię, pierdolę twoją ortografię. Czemu mówisz, że ty jesteś git, a inni dupa? Większość jest w porządku, jakbyś poznał i posłuchał. Poznać i zrozumieć, to znaczy tolerować. Uszanujesz kogoś, to będą cię szanować. A oprócz tego, loża szyderców ci przyklaśnie. Możesz przygrasować, o to chodzi właśnie. Loża szyderców, oni nagrodzą cię brawami. To jest ta postawa, którą zawsze nagradzamy. Nie kumasz tego? Nie szkodzi, my to mamy w sercu. Loża szyderców, da. Loża szyderców, loża szyderców, oni nagrodzą cię brawami. To jest ta postawa, którą zawsze nagradzamy. Nie kumasz tego? Nie szkodzi, my to mamy w sercu. Loża szyderców, da. Loża szyderców. I co, fajny jesteś? Zajebisty. Nie, jesteś taki sam jak dookoła wszyscy. Byłeś taki sam nawet zanim tu przyszliśmy. Teraz co jest za przygrasowania? Sam odpowiesz. Sam odpowiesz za to, co żeś wcześniej nam powiedział. Szkoda, że twój spolarz nie wie, jak żeś po nim jechał. No, co ty mu skazał? Na twoim miejscu bym uważał. I bez uraza, najlepiej jakbyś to wymazał. Śmieszny jesteś dla mnie i dla innych jesteś śmieszny. Śmieszny tak ogólnie, być może jesteś leśny. Loża szyderców, oni nagrodzą cię brawami. To jest ta postawa, którą zawsze nagradzamy. To jest ta postawa, która dla nas będzie wzorem. Ty amatorem, do końca życia amatorem. I co? To będą słowa, które będą szły ulicą. I co? I amatora znienawidzą. Loża szyderców, oni nagrodzą cię brawami. To jest ta postawa, którą zawsze nagradzamy. Nie kumasz tego? Nie szkodzi, my to mamy w sercu. Loża szyderców, da. Loża szyderców, loża szyderców, oni nagrodzą cię brawami. To jest ta postawa, którą zawsze nagradzamy. Nie kumasz tego? Nie szkodzi, my to mamy w sercu. Loża szyderców, da. Loża szyderców, musisz na to uważać. My będziemy to pamiętać. Weź to pod uwagę, skoro żeś się przypałętał. To siedzi w skrętach, każda historia napoczęta. Każde słowo tutaj jest mieszanką wybuchową. Co nas to obchodzi, że się wkurwisz i obrazisz? Przecież tak naprawdę z własnej woli tu przyłazisz. Ktoś przygrasował, powiedział coś, nie zachował sobie. Za chwilę wie o tym ludność w Wilanowie. Ta historia jest o nas, dla nas, nie dla innych. Takie rzeczy zrozumiałe dla nas być powinny. Dla nas taka jazda, co charakter ma rodzinny. Dla nas, poczekaj zaraz, balans za skórę zalazł. W całym pierdolniku koleżka się odnalazł. Popatrzył w koło, zobaczył, że to na wesoło. Kiwnął, odchodząc miał minę jednak jakoś dziwną. Coś na sercu? Ta. Loża szyderców, loża szyderców, oni nagrodzą cię brawami. To jest ta postawa, którą zawsze nagradzamy. Nie kumasz tego? Nie szkodzi, my to mamy w sercu. Loża szyderców, da. Loża szyderców, loża szyderców, oni nagrodzą cię brawami. To jest ta postawa, którą zawsze nagradzamy. Nie kumasz tego? Nie szkodzi, my to mamy w sercu. Loża szyderców, da. Loża szyderców, loża szyderców, oni nagrodzą cię brawami. To jest ta postawa, którą zawsze nagradzamy. Nie kumasz tego? Nie szkodzi, my to mamy w sercu. Loża szyderców, da. Loża szyderców, loża szyderców, oni nagrodzą cię brawami. To jest ta postawa, którą zawsze nagradzamy. Nie kumasz tego? Nie szkodzi, my to mamy w sercu. Loża szyderców, da. Loża szyderców.